Gazd geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 20 listopada bieżącego roku, czyli 5 dni po uderzeniu rakiety w przewodowie, minister obrony Niemiec, Christine Lambrecht, zaproponowała Polsce wsparcie w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej, a konkretnie udostępnienie systemów obro obrony powietrznej Patriot i samolotów Eurofighter. O tym zresztą szeroko mm, mówiła na łamach dzienników *Reinische Post* i *General Anzeiger*. W tym kontekście warto zauważyć, że Niemcy dysponują 12 jednostkami systemu rakietowego Patriot do zarówno obrony przeciwlotniczej, jak i przeciwrakietowej. Dwa z tych systemów są rozmieszczone obecnie na Słowacji, a ich obecność, według zresztą informacji pani minister Lambrecht, ma być przedłużona do końca 2023 roku, z opcją także na dalsze przedłużenie. No i tutaj warto odnotować. Że pan minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP, już 21 listopada napisał na swoim Twitterze: Cytuję, Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiego minister obrony dotyczącej rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni. Patriot, podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką, zaproponuję, by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. Koniec cytatu. No i tutaj warto odnotować, że nastąpił bardzo istotny zwrot akcji. Zwrot akcji już dwa dni później, w środę 23 listopada, minister Mariusz Błaszczak poinformował, i tutaj również cytat, po kolejnych atakach rakietowych Rosji. Zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy. Koniec cytatu. Wiele wskazuje na to, że tę kontrowersyjną decyzję w sprawie. Przekazania systemów Patriot z Niemiec na Ukrainę, Mariusz Błaszczak podjął pod wpływem sugestii prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Również w środę, 23 listopada, prezes Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział: Cytuję, Dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom. Przeszkolili ukraińskie załogi z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie. Ukrainy. Koniec cytatu. Co ciekawe, ani minister obrony narodowej, ani Prezes rządzącej partii w ogóle nie skonsultowali z, y, tych kwestii z prezydentem RP, panem Andrzejem Dudą, formalnym zwierzchnikiem sił zbrojnych RP. I y, też y, warto po, y, tutaj podkreślić, że kancelaria prezydenta była tym faktem zaskoczona. Zresztą, jak y, można tutaj się dowiedzieć, chociażby od szefa gabinetu prezydenta, pana Pawła Szrota, y, prezydent uważa, że jeżeli rakiety w jakiejś, jakiejś formie zostaną udostępnione y, przez Niemcy, no to powinny przede wszystkim chronić. Polskich obywateli i polskie, i polskie terytorium. No, niewątpliwie faktem jest, że mamy do czynienia z pewnym chaosem informacyjnym czy chaosem komunikacyjnym we władzach RP. Tego typu sprawy absolutnie powinny być uzgadniane i ta narracja strategiczna budowana przez władze Centralne Rzeczypospolitej no, powinna być jednolita w sytuacji tak, tak istotnych jak bezpieczeństwo, jak bezpieczeństwo narodowe. Przyglądając się nieco bliżej tej niemieckiej propozycji, myślę, że warto na samym początku od notować, że ta planowana czy proponowana przez Niemcy polsko-niemiecka współpraca w zakresie obrony polskiej przestrzeni powietrznej nie zakłada przekazania podarowania Polsce niemieckich patriotów, tylko czasowe stacjonowanie w Polsce tych wyrzutni wraz z niemiecką załogą. No i tutaj, w zależności od tego, jaka miałaby być konkretna lokalizacja, zależeć to ma od tego, czy rozlokowana, dyslokowana będzie jedna czy dwie baterie. To o tym powiedział dokładnie w Berlinie 23 listopada rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony Christian Tils. No i to oczywiście od tego także zależy ilu żołnierzy Bundeswehry miałoby potencjalnie stacjonować w Polsce. Tils szacuje, że każdej baterii niemieckich patriotów towarzyszy od 200 do 300 żołnierzy. Większość mediów skupia się na kwestii udostępnienia systemów patriot, natomiast warto także tutaj powiedzieć kilka słów na temat wypowiedzi minister obrony Niemiec, gdzie pojawia się ten wątek patrolowania polskiej przestrzeni powietrznej przez niemieckie samoloty Eurofighter. O tym specjalnie dużo się nie mówi, natomiast warto zauważyć, że Eurofightery nie chronią przed atakiem rakietowym, i tutaj należy to uznać za pewnego rodzaju, z jednej strony symboliczny gest, z drugiej strony no, być może pewną część takiej niemieckiej wizji wspólnej przestrzeni powietrznej państw Unii Europejskiej, czy też w przyszłości europejskiego państwa federalnego. O tym jeszcze powiem, bo to jest bardzo ważny, bardzo ważny wątek. Natomiast zanim do tego przejdę, Gwoli ścisłości kilka słów na temat systemów patriot dla Polski. Rząd, rząd polski postanowił już w kwietniu 2015 roku, że to amerykański system patriot będzie tym fundamentem obrony powietrznej średniego zasięgu pod kryptonimem Wisła. W 2018 roku ministerstwo obrony narodowej zamówiło dwie baterie, a w maju tego roku kolejne sześć baterii systemu patriot. Pierwsze dostawy wyrzutni są przewidziane do końca bieżącego roku, na мест. Warto podkreślić, że od chwili dostawy do uzyskania przez te systemy gotowości operacyjnej no trzeba będzie poczekać. Mówi się tutaj o przełomie lat 2023-2024. Wracając do tego wątku niemieckiej propozycji udostępnienia, nie przekazania, tak jak powiedziałem, ale udostępnienia systemów Patriot i ewentualnego patrolowania polskiego nieba przez niemieckie Eurofightery, no to myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, po pierwsze, że Niemcy bardzo mocno od Początku istnienia obecnego rządu, obecnej koalicji na czele z kanclerzem Olafem Scholzem, która, którą to koalicję tworzą SDP, FDP i Zieloni, lansuje bardzo mocno koncepcję federalizacji Unii Europejskiej, czyli przekształcenia Unii ojczyzn, czyli właśnie takiej konfederacji państw narodowych w jedno państwo o charakterze federacyjnym. No i niewątpliwie w tym kontekście pojawiają się czy to w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech różnego rodzaju koncepcje tak zwanej autonomii strategicznej. Stworzenie jednego państwa o charakterze federacyjnym, stworzenie Europy federalnej, no niewątpliwie musi także zawierać kwestie stworzenia jednolitych sił zbrojnych czy jednolitego systemu obrony powietrznej takiego. Takiego obszaru, takiego, takiego państwa. No i warto sobie zadać pytanie, czy ta propozycja Niemiec nie jest czasem takim sądowaniem, czy nie jest takim papierkiem trochę lakmusowym, jeśli chodzi o te geopolityczne intencje Niemiec? Czy Niemcy nie próbują poprzez tego typu gesty, poprzez tego typu, no właśnie propozycje, sądować, no można powiedzieć, także reakc tych, tych reakcji polityków w Europie na, na, takie, na takie propozycje? no Bo jeżeli przyjrzymy się, tej propozycji chociażby patrolowania polskiego nieba przez Eurofightery, no widzimy, że jest to tak naprawdę pewien gest symboliczny, ale symbol, oczywiście ten symbol zawiera się tutaj w tej dominacji niemieckiej, jeśli chodzi o, o kontrolę przestrzeni, przestrzeni powietrznej. Na kanwie tych planów niemieckiej koalicji, jeśli chodzi o federalizację Europy, warto zauważyć, że jeśli chodzi o relacje. Bilateralne polsko-niemieckie, to w ostatnich latach nie było zbyt wielu przykładów konstruktywnej współpracy na polu wojskowym. No, wystarczy przypomnieć fiasko, jakim zakończyła się próba polsko-niemiecko-ukraińskiej, tzw. Tak wymiany okrężnej. Chodzi o taki model współpracy, w którym Polska miałaby otrzymać od Niemiec sprzęt wojskowy w zamian za uzbrojenie oddane Ukrainie. To wszystko, oczywiście, także na szerszym tle tej krytyki Berlina za brak zdecydowania w pomocy wojskowej dla Kijowa. Widzimy, że rząd w Warszawie bardzo mocno zaangażował się w pomoc militarną dla Ukrainy, natomiast rząd w Berlinie już niekoniecznie podjął taką, można powiedzieć, decyzję o bardzo dużym dystansie wobec, wobec takiego, takiego wsparcia. I jakkolwiek sama propozycja Niemiec, no zwłaszcza na tym tle, Geopolityczne na tle tych planów federalizacji Europy, na tle, na tle niepowodzeń, fiaska tej wymiany okrężnej, no może budzić pewne podejrzenia. Na pewno można stawiać różne, różnego rodzaju pytania o intencje Niemiec. To już sama propozycja ministra obrony, pana Mariusza Błaszczaka z 23 listopada bieżącego roku, o. Przesunięciu tych, tych, tych systemów Patriot wraz z niemiecką obsługą na Ukrainę, przy udostępnieniu Ukrainie właśnie tych systemów Patriot razem z niemieckimi żołnierzami, no, jest tak naprawdę absurdalna. To znaczy, warto tutaj podkreślić, że obecność niezbędnych do obsługi Patriotów niemieckich żołnierzy na Ukrainie no, byłaby tak naprawdę równoznaczna z bezpośrednim zaangażowaniem się Sojuszu Północnoatlantyckiego. W wojnę z Rosją i to jest absolutnie skrajnie niebezpieczne i skrajnie sprzeczne z polską racją stanu na te propozycje strony polskiej, aby niemieckie patrioty dyslokować na Ukrainę bardzo szybko, bo już 24 listopada odpowiedział odpowiedziało niemieckie ministerstwo obrony, które stwierdziło, że Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, i co oznacza, że mają być rozmieszczone na terytorium NATO, natomiast każde użycie poza terytorium wymagał, Sojuszu wymagałoby Uprzedniej rozmowy z NATO i sojusznikami. Tyle jeśli chodzi o minister Lambrecht i Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast głos w całej sprawie zabrał także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który powiedział, że decyzja o tym, czy wysłać na Ukrainę systemy Patriot leży po stronie konkretnych państw. NATO. No, w, ten, w ten sposób nieco odbił tutaj tę piłeczkę. Widać, że Niemcy absolutnie nie palą się do przekazywania Ukrainie uzbrojenia. Natomiast cała ta propozycja dla Polski też jest moim zdaniem absolutnie niebezinteresowna w przypadku Niemiec. To jest znacznie szersza część niemieckich koncepcji geopolitycznych, ale to temat na zupełnie inny, inny odcinek. Po 24 lutego 2022 roku, także w polskiej polityce, w w polskim establishmentie pojawiało się wiele głosów o konieczności chociażby zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, i tak dalej, i tak dalej. Co było oczywiście tonowane przez bardziej rozsądnych, bardziej racjonalnych polityków w Sojuszu Północnoatlantyckim, którzy zdawali sobie sprawę z, z tego, że. To oznaczałoby bezpośrednie wejście w konflikt z Federacją Rosyjską, a patrząc na to, jak Polska dzisiaj jest właściwie nieprzygotowana do większej wojny, zarówno pod kątem systemu obrony cywilnej, jak i samych sił zbrojnych, no tego typu propozycje, aby aby właśnie bezpośrednio angażować na to wojnę z Rosją, no są, tak jak powiedziałem, absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym. Natomiast abstrahując na chwilę od intencji Niemiec i od tych kwestii, tych pytań, o których, o których wspomniałem, ewentualna, ewentualne udostępnienie Polsce tych systemów, tych dwóch baterii Patriot powinno być moim zdaniem, jeżeli już Polska zdecydowałaby się na przyjęcie takiej pomocy, powinno być obwarowane bardzo szczegółową umową, która absolutnie nie powinna przypominać tej umowy, którą Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi 15 sierpnia 2020 roku. Umowy o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej, która właściwie no, faktycznie tworzy jakieś eksterytorialne strefy na terytorium Rzeczypospolitej i no, daje bardzo szerokie uprawnienia stronie amerykańskiej na naszym, na naszym terytorium. Tutaj to powinno być bardzo, bardzo drobiazgowo ustalone, także nie popadając absolutnie w żaden hurra Optymizm i nie zachwycając się tutaj propozycją niemiecką, bo tak jak mówię, tutaj trzeba bardzo dokładnie rozpoznać intencje niemieckie. Patrząc, patrząc na wszystkie kwestie związane z polityką wewnętrzną Niemiec, także z polityką zagraniczną, z całymi uwarunkowaniami geopolitycznymi, ewentualna rozmowa na temat takiej dyslokacji niemieckich systemów Patriot powinna być no, poddana bardzo szczegółowej, eksperckiej dyskusji, konsultacji i obwarowana bardzo szczegółowo. szczegółowo Umowami, które nie wyłączałyby, z, że tak powiem, spod jurysdykcji państwa polskiego naszego, naszego terytorium. To oczywiście ważna, ważna uwaga. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię włączenia się Sojuszu Północnoatlantyckiego, wojny z Rosją, to tak jak samego państwa polskiego, uważam, że byłoby to absolutnie katastrofalne z punktu widzenia bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, z, z tego względu, że jesteśmy państwem leżącym najdalej na wschód to na terytorium państwa polskiego potencjalnie mogłyby spaść rakiety, bomby nasz kraj byłby najbardziej zdewastowany jeżeli doszłoby do takiej, do takiej wojny na, na wschodzie mówię o wojnie NATO z, z Rosją absolutnie jesteśmy do takiej wojny nieprzygotowani i próba wciągnięcia Polski do wojny na wschodzie do wojny na Ukrainie jest absolutnie sprzeczna z polskim interesem narodowym nie idźmy na te wojny dziękuję Państwu za uwagę Yeah. <laughs>